GeoGuessr to gra, którą wielu z was może kojarzyć. Ale ja nie jestem Graf, tylko jestem Dom i witam was bardzo serdecznie w Lost in Tevat, czyli GeoGuessrze, który jest skrojony pod graczy Genshina, a mianowicie gra rzuca nas w losowe miejsce w Tevacie i musimy odgadnąć, w którym miejscu się znajdujemy. Nie możemy tutaj chodzić, ale nie będzie to raczej zbyt trudne. Niestety gra nie jest aktualna z tego, co udało mi się sprawdzić. Jest to patcha mniej więcej 3.4, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie zatrzymujemy się gdzieś w Sumeru. Jeżeli poszłoby mi za dobrze w pierwszych dwóch rundach, to następne rundy zagram z brakiem możliwości ruszania kamerą. Także co mi wylosuje? Pierwsze 5 rund, pierwsze rozegranie. Lost in Tevat. Liyue. Okej, to myślę, że nawet mógłbym dawać bez ruszania kamerą tak naprawdę, ale ja chcę dokładnie wiedzieć, gdzie jestem. Okej, jestem pod tą skałką tutaj. O, okej, tu jest ten ziomek. Teraz dokładnie... Najgorsze tutaj będzie dokładnie określić odległości, w których się znajduje, która to konkretnie jest wyspa. Okej, to jest Sinsin Mage. Dobra, to jest na pewno ta plaża. To nie trzeba być, że tak powiem, nie wiadomo jakim specjalistą, żeby o tym wiedzieć. I teraz tak, ja prawdopodobnie znajduję się dokładnie w tym miejscu. Uwaga! Ach, no bym praktycznie idealnie 5000 punktów pierwsza runda. Lecę z następną. Runda druga, znowu Liyue i w ogóle dość blisko, muszę przyznać. Okej, jestem przy tej kampie, w tym miejscu. Oj, ale... Chwila. Czy to jest Liyue? Nie. To nie jest Liyue, to jest to miejsce, czy nie? O cholipka, dobra, to jest... Jestem na granicy Liyue i Mondstadt. Nie, ja jestem w ogóle w Ej, dobre, już mi się podoba, już jest trudne. Taki widok na Downs Winery, czyli... Jestem na tym pagu... Chociaż... I tu jest ten shrine mi tutaj przeszkadza trochę. Żebym mógł się dowiedzieć, czy to jest shrine mondowy, czy z Liyue. Ojojoj, no, niestety jest otwarty. Ale taki widok na Dragon's Pine, tutaj brzoza. Tu jest woda, okej, to mi wiele wyjaśnia. Jest duża szansa, że jestem w tym miejscu, gdzieś na dole. Okej. Pominąłem pagórek, ale mniej więcej lokacje... No mniej więcej lokacje, bliżej Dragon's Pine'a byłem jednak. Okej, ta gra ogólnie bardzo każe za... Błędne trafienia, no nie dziwię się, Tevat jest poniekąd dość mały, jeśli chodzi o jego mapę taką na papierze. Także pierwsza strata praktycznie z 5-6 punktów. I dlaczego ja jestem znowu przy Dragon's Pine? Okej. Teraz, żebym gafy mnie zrobił. Tu jest ten Abyss Mage, to jest... O nie, to nie jest ta. To jest ta wysepka. Tak, jestem na... Tak, jestem na skraju... Oj, nie jestem. To jest teleport. Żebym ja pamiętał, gdzie jest teleport w Dragon's Pine. No powiedzmy, że jestem tutaj. Ach, tak, to jest ten punkt śniegu, który jest otoczony zielonym dookoła. To go poznałem. Okej, tutaj mamy kazm. Że tak powiem, no... Dość często się to dostaje, niestety, akurat tą konkretną lokację. Także, no cóż. Jestem albo od tej strony, albo od tej drugiej. O, od tej drugiej. Także tutaj punktów mi zabrało nieźle. Ale po prostu chciałem przejść jak najszybciej do drugiej rundy. I dzień dobry w Mondstadt, więc tam jeszcze i na zoomy, o dziwo. Wodospadzik. Oj. Dzień dobry, jaki tutaj, że tak powiem, cudna lokacja, cudny wodospad. Tutaj jest... czy jestem blisko tej wody? Tak, jestem przy samej wodzie. Cudna lokacja. Okej, czyli pomyliłem się tutaj w na granicy Mondstadt z Liyue i pomyliłem się w kaźmie. Okej, to była pierwsza runda, poszło dość prosto. Także lecę do rundy drugiej i witamy Ina Zume. Jakbym miał zgadywać bez ruszenia kamerą, to już miałbym malutkie problemy. Ale wystarczy się odwrócić, żeby dowiedzieć się, że znajdujemy się w miejscu, gdzie stoi Ruin Grader, patrzący w stronę Dragon's Pine'a, w którym znowuż stoi drugi Ruin Grinder, patrzący się dokładnie naprzeciw. Okej, skoro to jest tak, to my jesteśmy tutaj. No. 5000 punktów.
Idealnie praktycznie? Byłem w miejscu, okej, okay, witamy w Liyue i my jesteśmy po tej drugiej części miasta, czyli ten pomost, cyk. No, dobrze, mogłem troszeczkę precyzyjnie się jeszcze odwrócić, nie jest źle. Okej, okay, jest to Tsurumi Island. Dlaczego wiem, skąd wiem, że to jest Tsurumi automatycznie? Po tych tutaj grzybkach można powiedzieć, że to jest to Tsurumi. Okej, okay, okej, okay, ale czy ja będę w stanie się dowiedzieć, przy której górce stoję dokładnie? Nie ukrywam, Tsurumi nie jest jedną z moich ulubionych map, ale mogę to szukać, czy tu jest okej. Okay. Po tym być może. A, dobrze, to jest ta początkowa góra. No i to była ta druga góra. Okej, okay, te wysepki są praktycznie bardzo podobne. Mogę troszkę więcej czasu tutaj poświęcić na to, żeby dokładnie określić miejsce. Witamy w Kaźmie, maszyna do kopania, czyli po prostu muszę się określić, gdzie... Ojojoj, ej, to będzie ciężkie. Czy... Ale nie, ja chyba znajduję się przy wejściu do Kazmu, okej. Okay. Tak teraz zauważyłem, że tutaj jest ta cała dziura, no to jednak nie będzie trudno. Ach, 100 punktów. A tutaj gra bardzo każe za te niewielkie misy w odległości. Witamy w Inazumie. Okej, okay, ktoś nie zrobił questa tutaj, jeżeli jak dawał mapę. Gdzie ja scrolluję? Ojej, to jest, jak ja to mówię, przepraszam, nie zesraj się island. Tak, to jest to. Nie zrobił questa, czy zrobił? Ciężko stwierdzić. Jestem... A chwila, się odwrócę. Tak, jestem tutaj. Okej, okay. Idealnie, ideolo. 22 tysiące punktów i myślę, że jeszcze jedną rundę mogę zagrać. Na obracanie się. Witam, dobra. Witam, wiem gdzie jestem. Nawet nie, tu nawet praktycznie nie muszę się obracać, oczywiście mógłbym. I zaraz to poczynię, ale taka, że tak powiem, głowa jaszczurki jest tylko w jednym miejscu i jak się odwrócę tutaj, to będzie tak właśnie, będzie żółto, czyli chciałem kliknąć tutaj i... Okej! Okay. Zły kąt, to jednak mogłem się poobracać. I w końcu trafiłem na Sumeru... Gdzie ja jestem? Okej, okay, grzybki. Dobra, to już wiem, gdzie jestem. Są grzybki, jest impreza. Oczywiście znajduje się... Jak blisko tego budynku? Bardzo blisko się znajduje. No, jestem gdzieś tutaj. To było Sumeru City! No to pierwszy poważny fail, muszę przyznać. No to już jest fail. O, dobra, dziękuję za powtórzenie. To szybka runda. Dobrze. I mamy na przedostatnie... Dragon Spine przy teleporcie na górze. Jestem na górze i mam to w chmurze. Bez ruszania się. Na niektóre te screen... Okej, okay. Liyue Chisin. Liyue Chisin. Jestem w Chisin, tylko... Dobra, chyba jeszcze rundę z obracaniem to chyba mogę. To mi dużo nie daje, tak szczerze. Jak miałbym być szczery. Nie wiem, czy to już Fontein przypadkiem teraz nie jest. I to... Jakby było już aktualizowane Fontein, to byłoby mi łatwiej, bym wiedział, że tutaj jest taka fajna ściana. Okej, okay, ale skoro tutaj... Dobra, dzięki, wiem. Skoro tutaj widzę te pole, a tu go nie widzę, to myślę, że znajduje się... przy górze, nie? Przy górze, ale nie do końca na górze. To mi dużo nie mówi. Okej, okay, to jest cięższy temat. Z góry patrzę na kolejną, znaczy po tej stronie widzę kolejną górę. Bo jak się farmi te chasing, dobra, czyli tak tu się przechodzi z domeny, to idzie się tędy i ja jestem... Tutaj. Okej, okay, byłem bardziej na lewo. Także tak wyglądały trzy rundy, duży mistik w Sumeru, tutaj to bym nie zaliczył nawet, że tak to powiem. I teraz lecę bez ruszania kamerą, też jedna bądź dwie rundy. Okej, okay, bez ruszania kamerą, pierwszy obrazek, witamy w Mondstadt przy drzewie, na polanie, jestem przy dróżce i mam to na śniadanie. No, idealnie.
Dobrze, Ruin Guard Liyue, tutaj mamy Dragon Spina. Ja znajduję się... Ruin Guard... Chwila. Ruin Guard taki tutaj... Oj? Czy dałoby się ruszyć? Ale ja strzelam tutaj. Wow! Faktycznie, faktycznie. Daleko ten Dragon, za daleko ten Dragon Spine był, no. Zapomniałem o tym kawałku lądu. No, że on tak jeszcze może... Znaczy bardzo podobnie wygląda ta plaża po prostu do tych tutaj wysepek. No, bez obracania. Tutaj już posypało się pierwsze zero. Ja pierdzielę. O nie. Czy ktoś poznaje te kamienie? Jeżeli to nie jest przy tym tutaj, to nie jest powtórka, to jest mi smutno. Nie poznałbym po kamieniach. Tylko tyle, że to było Sumeru po kolorze trawy. Po kolorze trawy Sumeru. Witamy w Mondstadt. W Mondstadt. Kurde. Przy wilku gdzieś? Okej. Jestem przy wilku. To było dobre trafienie. Okej, witam na Watatsumi Island i... Czy poza tym, że to jest Watatsumi Island, coś więcej jestem w stanie z tego wyciągnąć? No nie wydaje mi się. Na pewno to jest Watatsumi Island, które jest bliżej... Okej, strzelę, że to jest tutaj przy tej zagadce, patrz tutaj, po tym tutaj ułożeniu. Być może się nie pomylę. Okej, dałem dobrze, praktycznie max punktów. Jeden duży mislik w Liyue. I drugi mislik w Sumeru, ale to tu dostałem kamienie z bliska, to nie byłem w stanie wiele zrobić. Kolejna runda, nieruszanie się kamerą i zapraszamy do wejścia w Inazumie. Raczej nie do wejścia, tylko do schodków bardziej, do schodków, które znajdują się w... Oj, one tu nie są tak zaznaczone ładnie na tej mapce. No tutaj powiem. Czyli albo gdzieś wyżej to będzie, ewentualnie w tym miejscu. A nie widać kursora mojego. Okej, to jest wielka przeszkoda. To niestety już tego nie naprawię. O, w tym miejscu, tutaj, gdzie to mniej więcej coś takiego. Okej, i tak, dobre schody, dobrze, dalej mamy... Okej, tu już byłem. Także nie powinienem dużo stracić, tutaj byłem. I to było... Tutaj bardziej, nie? Tak, no to tutaj darmowe punkty. Trochę runda taka oszukana. Witam Sumeru, witam dużego Ruin Guarda. I ty się patrzysz z której półeczki? Ty jesteś po prawo, więc ja muszę kliknąć na półeczkę na lewo. Oj, czy to jest ten drugi? Nie, to nie może być ten drugi. To jest ten pierwszy. Być może jestem gdzieś dalej. Może nawet tu jestem. To jest jego ręka przypadkiem? Tak, to jest jego ręka. Dobrze, to znalazłem. Ja byłem jeszcze dalej. Okej, to dobrze, że się poprawiłem, bo byłoby jakieś, nie wiem, 3000 punktów w innym wypadku. Ociemarana. Dobra. Widzę drzewo w tym tęczu. Takie drzewo z takim widokiem. Okej, to jest, jestem bliżej Vanarany. Okej, dobrze, tutaj to jest bliżej starej Vanarany. Okej, także ja bym dawał, że jestem gdzieś w tym miejscu i powinienem mieć widok na ten las? No, nie powiecie mi, że nie byłem blisko. Nie powiecie mi, że byłem blisko. Byłem bardzo, bardzo blisko. Następna runda, bez ruszania się. I witamy. O, dobrze, tutaj wiem, gdzie jestem. W 0,1 sekundy po prostu. Okej, jestem dokładnie po tej... To jest chyba to samo, mi się wydaje? Tak, to jest to samo w takim razie. To ruszałem kamerą, poszło mi gorzej. Okej, czyli mamy bardzo bliskie strzały i to, że poznałem starą Vanaranę, to się cieszę. No myślę, że odcinek jest dość krótki. Nie wiem jeszcze, jak z cięciami wyjdzie. To lecę ostatnią rundę na nieruszanie kamerą i witamy na... Okej. Jestem gdzieś przed Inazuma City? I czy ja nie jestem gdzieś... Ale czy to jest tak... O nie, jak ja góry pomylę. Nie, no to jest ten tak duża, to jest... Stoję tutaj, przy Inazuma City. Stałem dalej, okej.
Nie pomyliłem się aż tak dużo. Znaczy pomyliłem się dużo ze względu na ilość punktów, którą tracę, ale nie pomyliłem się, że jestem przy Inazuma City i patrzę się na tą górę konkretną, na górę, gdzie siedzi Guji. Ej, w ogóle tam chilluje sobie bombę. Okej, okay, tu już byliśmy, teraz jak klikam po prostu tak, o. O, to był bardzo nietrafny strzał. Mogłem bardziej się przyjrzeć. Wow! Dało mnie w Liyue, dało mnie... Przy którejś z tych kwadracików, ale przy który to... Nie wiem, przy ten? Tam! Wow, dobra. Dobra. To bym nie powiedział i jestem ciekaw, czy... Chciałbym zobaczyć... kamerę, jak tam jest, niestety nie mogę. Witam przy Dragon Slayer. Jestem dość blisko, jestem przy wodzie. Jestem przy głodzie, tu jest staw do łowienia ryb. Staw do łowienia ryb znajduje się tu. Aj? Tam się znajduje. Blisko, ale daleko. I kolejna runda. Witamy przy drodze na wilka? Jestem tutaj? Wow! Nie! O nie! O nie! Wyglądają tak bardzo podobnie. Co ja zrobiłem? Ale wstyd... Dobra, nie? No, jeszcze jedna rundka. Jeszcze jedna rundka. To nie może tak się skończyć. Nie mogę takim... O nie, najgorzej. Dobrze, zmniejsz tempo. Jestem w Kazmie. Albo obok Kazmu. Bo są... A nie, przepraszam, mogę być ogólnie w Liyue. Nie, no przy Kazmie jestem chyba gdzieś. Jestem... Ale ten przeciwnik, to jestem gdzieś tutaj? Okej. Okay. Bardziej przy ruinach, ale w dobrej części... To nie jest Lisza chyba, to jest Minlin. A to jest góra. A która z dwóch gór nad Tsurumi Island to... Proszę mi nie robić mapy na niebiesko. Która to jest część z Tsurumi Island, to ja wam nie powiem. Chociaż to jest taka bardziej odkryta i tam jest coś jeszcze wyżej. Może... Dobra, daję tą. To są tu tak naprawdę trzy? Ona jest dość niska, to być może jest to ta. W Enkanomii byłem! No co ty dajesz? No co ty dajesz? Dobra. Dobra, bez rozglądania się? No chance. No chance bez rozglądania się. Jakby tam był włączony dzień może, a nie noc, to bym bardziej poznał. Ten garnet jest gdzieś przy teleporcie. Ten garnet jest gdzieś przy teleporcie, tylko gdzie dokładnie? Gdzie są teleporty? Tutaj. Oj, no właśnie. No co ty dajesz? Tu jest woda! Faktycznie! O nie, ale źle! 3000 punktów. No dobrze. No dobrze, witamy. Gdzieś tutaj na środek dam. Okej, to była tamta lokalizacja. Ale niedobrze, ale... To jest to, co ja myślę, że to jest? Czy tego nie było i się wygłupię? Powiedz mi, że to jest to, co ja myślę. Tak. Dobrze, nie, no to musi być jeszcze jedno. Ostatnia. Już na pewno ostatnia. Okej, okay, witamy. Witamy w nowej części mapy w Sumeru. Totalnie nie wiem, która to jest część. No, to fajnie mać. Fajnie masz. Witamy w Dragon Spine. Okej, to było wyżej. Szybkie strzały. To jest ściana do wilka, to jest ściana do wilka, to jest po tej stronie ściana do wilka. To nie, co? O nie! Dobra, to był zły strzał i ostatni strzał. Witamy. Patrzymy się centralnie na to. Jestem przy Salterare. Tak, bo jest ten ziutek tutaj. Ja jestem przy Saltera. Aż tutaj jestem, skoro on jest tutaj. No. Dobrze, jest jakieś 5000. Czy ja jestem tutaj? Byłem na tamtej małej wysepce. Jedno trafienie, jedno blisko.
Dwa daleko i jedno nie ta zębatka, co trzeba. Ostatni rund to chyba trzecią ostatnią gram. I to będzie faktycznie final, ostatnia runda. Nie zamierzam tego przedłużać bardziej. Okej, okay, witamy w The Chasm, The Entrance to The Chasm. Witamy na... O, powtarzają się. No to znaczy, że trzeba kończyć ten odcinek. Skoro się powtarzają, ponieważ zaraz nie będzie w ogóle zabawy. Że będę dostawał te same... Okej, dobra. Grzybnia. Grzybnia bez grzybni. No, dostaję te same. To znaczy, że trzeba kończyć. No, to faktycznie oznacza, że trzeba kończyć. No, jak ja dostaję już te same za każdym razem. To chyba już się czwarte powtórzyło w tej rundzie. Czyli trzeba kończyć. Czyli zrobię dobry wynik na końcu, jeżeli się powtórzy. No, okej, dobra. Powtórzyły się wszystkie. Także jak na no move, to że tak powiem... troszeczkę kiepsko. No dobrze. Praktycznie idealny score. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli byście chcieli, żebym zagrał w realnego Geodesera, napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam i na razie, hej, pa. Cześć.